Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy sobie testować Mortasa. I ogólnie taka zabawna sytuacja, bo jak dobrze pamiętacie, to poprzednim razem jak testowałem postacie, to one miały wyższy poziom przedmiotu sygnowanego, nie miały mebli, no i miały gear taki sam. A teraz jak widzicie, przedmiot sygnowany jest słabszy, ale za to mam meble, także to jest trochę takie dziwne. Biorąc pod uwagę, że mam więcej postaci na wzniosłym i są troszeczkę lepiej ubrane. Więc nie wiem naprawdę od czego to zależy. No i też większy postęp w kampanii zrobiłem. Dobra, co do testowania tej postaci, to pamiętajcie, że jeśli interesuje was ta postać i chcecie wiedzieć, czy ona jest mocna czy słaba, to pamiętajcie, żeby sobie obejrzeć tego typu filmy u różnych YouTuberów, bo wiecie, każdy ma inny skład, inne ma przedmioty na tej postaci i ogólnie gra inaczej, więc u niego może to wyglądać inaczej niż u mnie, nie? Także dobra, nie przeciągając już, zaczniemy sobie od bossów, bo bardzo mnie interesuje ta postać na bossach. Biorąc pod uwagę jej skille, to wydaje mi się, że będzie mega spoko na bossach. Niestety mam tylko dostępnego Freeza, nie mamy Sorena. Także będziemy testować i specjalnie na dzisiaj wypożyczyłem sobie od kogoś bliźniaki. Jak my to rozwiążemy? Jaki składzik damy? Zrobimy coś takiego. I... Może Roskę damy. Próbowałem coś z tą robić, jak widzieliście, jak ona się nazywa? Z Rain. No ale tak średnio wyszło. Myślę, że dam po prostu Rowana. Dam po prostu Rowana i dam go z przodu. W ten sposób. Ewentualnie tak zrobimy. I będziemy patrzeć. Tutaj głównie chodzi, aby wszyscy się skupili na Saurusie po prostu, nie? Żeby Saurus był tu ten. I z tego co zauważyłem, to ten Mortas skacze do Roski, więc. Więc chyba będę musiał Roskę zmienić na kogoś innego. Troszkę bez sensu, bo według mnie. A dobra, teraz skoczę na Saurusa. Ogólnie według mnie takie buffki powinny działać na, powiedzmy, na określonych klasach postaci, nie? Czyli na przykład wiecie, na supporta nie skacze, na healera nie skacze, na tanka nie skacze, tylko po prostu na postacie zwinności. I ewentualnie magów, nie? Zobaczymy, czy będzie duży ten. Duża różnica. Aktualnie rekord to mam 5 miliardów ponad, jakoś tak. I zobaczymy. Nie pamiętam już, jakim składem to robiłem. No ale będzie słabiej zdecydowanie. I nie wiem, dlaczego ten Mortas nie chce się odpalić. Widzicie to? Ma full ten. Full energii i coś nie może się odpalić. Chyba, że jest jakiś limit na tej umiejętności. Coś jest nie tak. Teraz zobaczymy. Okej, zrobiłem ile? Prawie 4 miliardy, dobra. Zobaczmy, czy on ma jakiś limit na tej umiejętności. Coś dziwnie to wyglądało. Nie to. To ma jakiś limit. Chyba dlatego, że on ten może to użyć tylko raz. Tak mi się wydaje, że to się nie stakuje. No nie wiem. Bo zapewnia ten tą umiejętność do końca bitwy. A tutaj nie jest nic w sumie napisane, że nie może tego ten używać cały czas. No a z drugiej strony też nie jest napisane, że może to stakować, nie? Więc nie wiem. Wydaje mi się, że on po prostu to używa. I biorąc pod uwagę, że ten efekt jest cały czas aktywny, to ten. To już go ponownie nie nakłada, nie? Dobra, zrobimy coś innego. Walimy może Roskę i damy kogoś innego. Powiem wam, że nie mam pojęcia, kogo mógłbym dać. Może dam Belindę po ten. Po buffek. Na ataki, na crit. Ewentualnie mogę dać tą Rain i zobaczyć na ten. Mogę zobaczyć, czy będzie większy damage po prostu, nie? To możemy spróbować. Damy tą Rain, a później damy Belindę. Nie wiem się. To mnie mogłem już zostawić. Gdzie jest ta Rain? Gdzie jesteś? Mam nadzieję, że nie zginę, bo jak widzicie, jest tylko na Elicie Plus. Ale z healem tego Saurusa to może ustoi. No i ta od razu Mortas od razu skacze do Saurusa. Teraz skacze do Rowana. Z niewyjaśnionych przyczyn.
skacze do bliźniaków. Aha, mi się wydaje, że on po prostu każdemu daje bawka po kolei. Tak, każdemu po kolei bawka daje. A jak wszyscy go mają, to ten, to nie używa ulti. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy. Tak, jak już wszystkim buffka rozda, to ten. Czyli po prostu skacze do każdej postaci i nakłada ten buffek raz tylko. I później już nic nie da. Okej. Okay. Myślę, żeby Rowana wyrzucić. I spróbować z kimś innym. Dobra, teraz jest mniej niż wcześniej. Troszeczkę mniej. I spróbujemy bez tego. Bez Rowana. Damy jeszcze do ekipy. Wrzucimy Rowana. I damy Belindę. Próbujemy z Belindą. W ten sposób spróbujemy. I zobaczymy, jak będzie. Ewentualnie mógłbym spróbować z tym. Z Izoldem. Belinda jest połączona z tym. Teraz mi się wydaje, że jest zdecydowanie słabiej niż wcześniej. Wiecie co? Po prostu pod koniec ten dam stop i spróbujemy coś innego. Ale ogólnie spoko jest to, że on wszystkim daje ten buffek, nie? Po kolei. A że nie skupia się tylko na jednej postaci. To jest całkiem fajne. Dobra, powiem wam, że teraz jest lepiej. Myślałem, że ten, że jest słabiej, ale wyszło na to, że jest zdecydowanie lepiej. Ogólnie powinni coś pozmieniać i ten. W momencie, kiedy on nie może odpalić ulta, to robi coś innego. Ale patrzcie, prawie pobiłem swój rekord. Prawie pobiłem swój rekord, nie? Czyli kurde, no lepiej. No powiem wam, że jest dobrze, nie? Dobra. To spróbujemy jeszcze z jakąś inną kombinacją. Nie wiem z kim. Zamiast Rain damy Izolda, spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy, jak teraz będzie. Dodatkowo on też potrafi leczyć, nie? Kiedy ktoś umiera, to ten. To ciało wybucha i rani przeciwników. Jeszcze raz spróbujemy i ten. I pójdziemy gdzieś indziej. Myślę, że spróbujemy sobie PvP zobaczyć. Zobaczymy na PvP. Później zrobimy wieżę, labirynt, a na koniec zostawimy sobie kampanię. Zobaczymy, jak będzie na kampanii. Ogólnie tego Izolda mam na 29+ i 3 meble ma, więc nie jest do końca zrobiony. Tak jak powinien być. No i teraz jest słabiej. Zdecydowanie słabiej. Dobra. I ogólnie fajnie, że ten buffek działa. A jeszcze zapomniałem o tym bossie. Fajnie, że ten buffek działa na każdego, a nie tylko na ten. Na jednego sojusznika. Myślałem właśnie, że to działa w ten sposób, że tylko jednego buffuje, ale jest w stanie buffować wszystkich. Czyli powiem wam, że opłaca się mieć taki skład, który jest bardzo wytrzymały. Bo wraz z nim będą dostawać buffki, nie? Dobra, co tutaj możemy zrobić? Wywalimy tego. I zrobimy w ten sposób. Weźmiemy tam bliźniaki. I zobaczmy. Jak nas stan. Będzie duża różnica w depsach. Uda się wbić jakiś ten. Brasaurus zginął. A w sumie to ten działa w ten sposób. W sumie teraz mamy dwóch healerów. Roska co prawda też tam troszkę leczy, no ale Mortar też troszeczkę healuje. Zobaczymy, czy uda się zrobić miliard obrażeń. No Mortar już nie używa swojego ulti. Mogliby właśnie mu coś zmienić, że kiedy już wszystkich zbuffuje,
to nie wiem, robi coś innego, nie? Czy mi się wydaje, czy kiedy Talin umiera, to on ją ten buffuje od nowa? Noszę takie wrażenie. No powiem wam, że prawie miliard, nie? Takich obrażeń chyba jeszcze nie zrobiłem na tym bossie. Takich obrażeń jeszcze nie zrobiłem. Ale dobra, możemy coś innego spróbować. Kogo mógłbym zamienić tak naprawdę? Szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, nie? Ewentualnie mógłbym wywalić... Mógłbym wywalić Saurusa, bo wiecie, on ten i tak padnie na ten i spróbujemy dać... I zobaczymy teraz. O, od razu idzie na Talin. Powiem wam, że jak na razie mega spoko, nie? Od razu poczułem różnicę, jak go wsadziłem do składu. Od razu większe obrażenia. Dobrą kombinacją na bossach, razem z nim idzie naprawdę ten. Fajne depsy wyciągnąć. I właśnie jak ona ginie, to on ją znowu buffuje. Odnoszę takie wrażenie. Teraz będą większe obrażenia, zdecydowanie. O, ale ten Mortas zginął. Pytanie, czy jego buffek jest aktywny cały czas? Jest cały czas aktywny. Czyli wystarczy, że raz buffuje i jest cały czas tam, dostępny. No, powiem wam, że mega spoko, nie? Zrobiłem prawie dwa razy większe obrażenia. No, kurde. Tak wysoko, powiem wam, że dawno nie byłem, nie? Mega pozytywnie. Dobra, to ten. Nie ma sensu robić po raz kolejny. I teraz spróbujemy sobie go na PvP. Ogólnie moja pozycja na tym jest trochę słaba, bo sobie testuję różne składziki. Jak widzicie, mam tego z przodu. Jak możemy to zrobić, żeby było tak ciekawie? Dobra, zaatakujemy tego ziomka. I za kogo możemy go dać? Zamiast Rowana to myślę, że nie. Może zrobimy w ten sposób, że damy tego z przodu i damy tego. I zobaczmy. I będziemy ten. Powiem wam, że on może być mega spoko z właśnie z Gwinet. Artur do tego Roska. Może być naprawdę mega kombinacja, bo wtedy Gwinnett jeszcze większe obrażenia by miała, nie? Ogólnie ten skład był bardzo słaby, co zrobiłem. Bardzo niski poziom tego składu. Dobra, zrobimy w ten sposób. Zrobiłem troszeczkę bond, bo mogłem Gwinnett na środek dać. No, na PvP mi się wydaje, że będzie ciężko to przetestować wszystko. Bo wszyscy używają te same składy cały czas. Ale będziemy próbować. Chyba na kogo skoczy? Na Gwinnett. Obrażenia były większe. Jak mi powiedzieć. Dobra, wiecie co, dam większy speed, żeby nie przeciągać, niepotrzebny. Zobaczmy na depsy. Gwina zrobione więcej. Na PvP też może być spoko, jeśli ustawicie taki skład, który jest bardzo wytrzymały, nie? Mocnym składem może być mega dobry. Jakiś ten, Izolt właśnie, Artur. Jakiegoś Torana jakbyście dali. No teraz było mega dobrze. Plus jest taki, że jak widzieliście, przyciągnęła go Nara. To kiedy on odpala ulti, to po prostu odskakuje sobie, nie? I to jest mega spoko. Po prostu odskakuje od tego. I buffuje najmocniejszą postać, w tym wypadku Gwinnett.
No i też poszło całkiem spoko. Chociaż ten Ezio zadał największe obrażenia. Ale tutaj pewnie zginę, ale spróbuję. Znowu Gwina dostała bawka. Ezio. Mistrz uników. No nie udało się niestety, ale zobaczmy na depsy. No właśnie pod taki skład, który jest... Wiecie co, może spróbujemy z innym składem? Bardziej takim, wiecie, wytrzymałem. Damy... Damy Artura. Damy... Izolda. Damy Talin. Kogo mógłbym jeszcze dać, tak wiecie, żeby tam... I może damy Staurusa. Pochilowania, taki wiecie, skład... Pochilowania. Zobaczymy. Szybko poszło. Iron mnie pokonał. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ogólnie wiecie co, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, bo mogę dać tego Mortasa za tego. Ale mówię, właśnie taki skład, który jest bardzo wytrzymały wraz z Mortasem, to nie jest, że oni będą wytrzymali, to jeszcze będą zadawać ten, większe obrażenia, nie? Przez tego buffa, przez te bawki od niego. I dodatkowo on też leczy, nie? Wiemy w ten sposób. No taki typowy ten. Atakujemy tego. Jak widzicie, składy się strasznie powtarzają. Podczas widzimy te same postacie. Już nie będzie skakał, nie. Ale patrzcie, jak Artur stoi. Ale. Chyba się czas skończy. Albo ta Talin wszystkich zabije. No patrzcie, jest dosłownie śmiertelny ten Artur, nie? A co to było teraz? Mi się wydaje, że Artur największy, ten zero obrażeń. Artur stał fast. Dobra. Spróbujemy coś innego, damy w ten sposób. Ogólnie będzie taki skład dałem, tylko żeby po prostu ten był mocny. Przetestować, ja wiem, że on posysa troszeczkę. Bo właśnie chodzi o to, żeby mieć taki mocny skład, żeby ten... Żeby ten Mortas mógł wszystkich buffować, nie? Zwiększać im obrażenia. No, teraz poszło. Dalej. Teraz dostał buffka Izolt jako pierwszy. Izolt jest ogólnie, ma mega duże obrażenia, jak się wystakuje na fulla. No zwróćcie uwagę, że praktycznie zdrowia nie tracą też. Mega ten, wytrzymali. No i obrażenia teraz zadają. Izolt największe obrażenie prawie zrobił. Ogólnie wszyscy zadali jakieś obrażenia, nie? Idziemy tu. Troszkę zmienimy składzik. W ten sposób. Była szybka akcja. Bardzo szybko umarłem. Idziemy tu.
Jakby miał tego ze świetlistych, nie ze świetlistych, tylko z niebiańskich. Ten co czas zatrzymuje, zapomniałem jak się nazywa, kurde. Do tego Izolt, Talin. No myślę, że był mega. Dobrze. Ale jest dosyć wytrzymały ten Mortas. Stoi, nie? Długo. No patrzcie, cały czas się leczy. Okej. Okay. Powiem wam, że aż się zdziwiłem. No patrzcie, ile wytankował. 45 milionów, 44 miliony obrażeń. Prawda, obrażeń jakiś gigantyczny nie zrobił, no ale... I też wyleczył trochę. Całkiem spoko. Dobra, spróbujemy może w ten sposób, żeby sprawdzić, co się stanie, jak Nara go przyciągnie. Czy przeżyje, czy nie. Da radę uciec. On dał radę, ale to dzięki Saurusowi, nie tak naprawdę. No ale w sumie zginął zaraz po tym. Dobra, myślę, że ten, że wystarczy. Tak jak mówiłem, jeśli macie jakiś taki mocny skład, wytrzymały, to on może być mega pokony. Bo wtedy wszystkich zbuffuje. Dobra, walniemy sobie wieżę. Parę walk sobie ciepniemy. Dobra, coś będziemy zmieniać. Wywalimy jakąś. Wywalimy Talin. I damy tego Mortasa, gdzie jest tutaj. I zostawimy. Tak. I zobaczmy. Zginął natychmiast. Tego nie lubię wam pokazywać tej kampanii, bo na kampanii się ginie w sekundę. I znowu. Szybka śmierć. No ciężko powiedzieć, czy ten jak nie odpali ulta nawet, nie? Może spróbujemy w... Ciężko określić moc postaci, jeśli nawet się nie może odpalić, nie? Średnio bym powiedział. No i też ma słaby gir, nie? Jakby miał lepszy gir, to by troszeczkę dłużej wytrzymywał, miałby większy unik. A tak to no. Szybciutko leci. Jak nawet postacie z full gearem szybko umierają, to dopiero ktoś tak... Ktoś, kto ma... byle jaki gear, nie? O! Udało mu się ulta odpalić. Ale nic to nie zmieniło. Ewentualnie możemy zmienić formację na taką klasyczną z Aeronem. Aeron, Safiya. I powiedzmy Tassi z przodu. Jest Tassi. Widzę Tassi tutaj. I zobaczyć, czy coś się zmieni. Skoczył na Irona. O, no prawie było. Prawie poszło. I niestety. Raz. Nie dla mnie postacie, które oni dają ten do testowania powinny mieć ten Max Gear od któregoś tam etapu, nie? W kampanii. Że można było sobie w pełni przetestować tą postać. Powiedzmy tam, nie wiem, od 25 kampanii już ma full, nie? Wszystko. Żeby był sens testowania tego. A jestem na 31 i dają mi ten postać, która ma itemy na tier 2. Dobra, jakoś się udało. Zobaczymy jeszcze jedną tą. Jeszcze jedno piętro. Nie będziemy nic zmieniać. Dobra, widzę, że muszę dać lykę. Powiem wam, że spróbujemy w ten sposób. I... w ten sposób. O, jak szybko ulti odpalił ten Mortas.
I on nawet dużo, długo ustał, nie? Teraz zginął natychmiast. Ogólnie też on nie ma żadnego artefaktu, nie? Bo nie można im dawać artefaktów. To też troszeczkę ten sprawia, że postać jest słabsza. No teraz fajnie poszło. Wszystkim bawka prawie dał. Teraz nie wyszło. Wywalimy ten i damy Tassi. No powiem wam, że jak na kogoś, kto nie ma giru, to ten całkiem spoko z przodu stoi, nie? Całkiem spoko stoi. Jakby był lepiej ten ubrany, to by może ustał, bo tak wie się dłużej. Dobra, palniemy sobie jeszcze labiryncik z nim. Zobaczymy, jak szybko Vri spadnie. Wiecie co, nie będę wam pokazywał całego labiryntu. Myślę, że dojdę do trzeciego tego etapu, trzeciego poziomu i sobie zrobimy ten. Tylko ostatnie piętro, nie? Dobra, dotarłem do trzeciego poziomu i powiem wam, że ten. No tak jak mówiłem, jego potencjał to jest ten. Bossy i z jakimiś takimi wytrzymałymi składami, żeby wiecie, mógł wszystkie postacie zbuffować, nie? Żeby były mocniejsze. Bo tak grając na tym labiryncie, to powiem wam, że... No nie wiem, nie zauważyłem nic takiego rewelacyjnego, nie? Może przez to, że no, ten labirynt nie należy do najtrudniejszych. Zobaczymy jeszcze, jak Vriss pójdzie, nie? Jak Vriss poleci razem z tym. Stronę. Właśnie widzę go z takimi składami, z Izoldem, z Arturem, z Toranem, coś tego typu. Żeby Talin była i żeby on ich wszystkich buffował, nie? Jakieś tam leczenie do tego. I plus jeszcze właśnie na bossy. A jak się ma gear, to ten, to może być spoko też pod kampanię. To do PvP to nie wiem. Bo on tylko buffuje tak naprawdę. A w PvP to raczej CC-ki się liczą. On nie ma zbytnio żadnych CC. Wszyscy mi poginęli, ale zaraz ich ożywię, także luzik. Specjalnie nie przerywałem. Ogólnie ja przeważnie używam Gwinet na tym, na labiryncie i robię bardzo szybko wszystko. To. Jeszcze jedna walka i ten. Jedna walka i spróbujemy Vriza. Zamienię w ten, Artura na ten, na Vriza. I zobaczymy. Za chwilę znowu odpada, także luz. Zginął. Ogólnie jak robię tak, wiecie, normalnie labirynt, to ten. Mam inną formację i tak nie ginę jak teraz. Także zanim ktoś napisze, że umieram na labiryncie, to nie umieram. Tylko na tym filmie umieram. Dobra, zobaczymy, jak będzie na tym, na bossie. To. Jak szybko poleci nam Vriss. Damy Saurusa. W ten sposób. No, całkiem szybko. Chodzi. Całkiem okej.
Ma on potencjał na bossy właśnie. Głównie na bossy myślę, że ludzie będą go używać. Przez te bawki. Głównie na bossy. Czekajcie, kogo ja miałem dać. Artura. I na kampanię z jakimiś mocniejszymi, bardziej wytrzymałymi składami. Bo w późniejszych etapach sporo osób używa Izolda czy Torana. No to taki ten ma sens, nie? Mam nadzieję, że nie słyszycie stukania na dworze. Także ten, wracając, no myślę, że głównie pod bossy będzie, nie? Głównie pod bossy i z takimi wytrzymałymi składami. On ma potencjał wtedy. Bo wtedy ma możliwość zbuffowania wszystkich, nie? Postaci. Weźmy to. Została nam finałowa walka. Nie wiem, co zmieniać, nie. I teraz zobaczymy, czy przetrwa on Narę. No niestety. Musimy zrobić ten. No niefortunny ten labirynt dzisiaj mam. Mogę ewentualnie spróbować też z innym składem, wiecie, tak z ciekawości, jak to będzie wyglądało. Mówimy sobie coś innego. Ożywimy ich. I spróbujemy sobie kogoś innego. Dam na przykład Gwinnett. Właśnie skład Gwinnett, Rosaline i ten. Immortus może być naprawdę mega spoko, nie? Tylko biorąc pod uwagę, że jest ten, Talin, zrobimy coś takiego. Dobra, zostawimy tak jak jest. W sumie tylko jedną postać zmieniłem chyba, nie? Właśnie Roska, Gwinnett i ten. I Mortas, nie? I do tego Artur. To może być naprawdę mega kombinacja. Gwinnett będzie zdecydowanie większe obrażenia robić. O! Niezły ten. Dobra, walniemy sobie jeszcze jeden etapik. Potestujemy. Kogo wywalimy? Nie, zostawię go tam, bo on jest w sumie najbardziej wytrzymały. Jest najlepszą opcją. I damy. I zobaczmy. Ogólnie tutaj jestem sceptycznie nastawiony przez to, że giru nie ma. Więc raczej nic tutaj nie zrobi. Udało się etap zrobić. Dotarłem do bossa. Dobra, walimy to. Damy tego. Mortasa. No, ciężko będzie. Poleci szybko. Ewentualnie robimy z tym, z Arturem. Gwinnett nam jeszcze. O, w ten sposób. Troszkę śmieszne, że Morta skoczył do tego, nie? Do Artura. Jeśli się nie mylę. Jest trochę śmiechowo. Dobra, teraz do Gwinnett skoczył, ale Gwinnett zginęła natychmiast. Ale ogólnie ta kombinacja mi się wydaje, że ma mega potencjał, nie? Mortas, Gwinnett i ta. I do tego Artur jeszcze, żeby zwiększyć jej speed, nie? To jest mega ciekawe. Mi się wydaje, że ludzie właśnie będą w ten sposób grać. Taką kombinację lub pod ten. Od takich z mocnymi postaciami. Ale i tak w 90% jestem pewien, że będą go używać po prostu na bossach, nie? Po prostu na bossy. Ze względu na ten buffik. Dobra.
Myślę, że ten. Że wystarczy nam tych testów. Nie możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tej postaci. Jak mówiłem, mi się wydaje, że będzie spoko pod bossy, ze względu na swój buffik. Może być spoko pod tą kombinację z Gwyneth, z Roską i z Arturem. I pod takie składy z wytrzymałymi postaciami, żeby on sobie mógł ich fajnie buffować. Wtedy te postacie będą i tankowate, i będą miały dużo obrażenia, nie? Tak mi się wydaje po prostu. Wy możecie napisać, jak wy to widzicie. Także to było na tyle. Zapraszam was na polską grupę z Arenki, jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie, ho.